panie dyrektorze, jakie ważne wydarzenie przed nami? Dzień Działacza Kultury, co jest... Dzięki temu mamy i koncert, i wspólne spotkanie wszystkich tych, którzy dla Kościerzyny zrobili coś ważnego w 2012 roku, ale to tylko symbolicznie, bo tacy, którzy robią coś dobrego w Kościerzynie, nie pomieszczą się w sali Szopińskiego, więc... My przygotowujemy tutaj nagrody w postaci angelusów, aniołów, dobrej opatrzności, bowiem warto wynagrodzić choćby symbolicznie tych wszystkich, którzy chcieli coś wnieść do kultury kościerskiej, którzy chcieli powiedzieć, że nie jest im obojętne mieszkanie tutaj, bycie z innymi i... wnoszą pewną zupełnie inną jakość. Ja wiem, że to nie są działania typu takimi, jak się interesuje choćby telewizja Kościerzyna na co dzień, typu budowa dróg, mostów, przepustów i miejsc parkingowych, ale my też budujemy wartość dodaną, jaką jest kultura miasta. Ona czasami jest bardzo niewymierna. Czasami przekłada się w zwykłą życzliwość ludzką, sympatię, a czasami idzie w kierunku ogromnych, bardzo cennych wydarzeń natury ściśle artystycznej. No jak wiele osób zostanie dzisiaj uhonorowanych angelusem? No 9 podmiotów, bo to nie zawsze osoby pojedyncze. Tak będzie w przypadku najstarszej tradycji kulturalnej. Ciekawe, czy pani wie, która to? Chodzi o jasełka. Jasełka, które robiły siostry niepokolanki. No, od wielu dziesięcioleci są z nami tu w Kościerzynie. Rozwijają artystycznie dzieci, ich rodziców, odbiorców. I jest to coś, o czym się zawsze mówi na przełomie roku po i przed bezpośrednio Bożym Narodzeniem. Nie mogłoby też zabraknąć atrakcji muzycznej. Wspomnijmy o tym zatem, kogo będziemy mogli usłyszeć. No i to jest następna niespodzianka, Karol Mor. Człowiek, który ma lat 16. Na jeden czas interesuje się piłką nożną i muzyką. I to z tej najwyższej półki, także klasyczną. Myślę, że trochę ludzi zadziwi repertuar. Bardzo profesjonalny, bardzo wirtuozowski. Ten młody człowiek nie zna nut, a mimo tego swojego samouctwa świetnie się porusza po przestrzeni klawiatury, bardzo dobrze rozumie nastroje, oddaje uczucia muzyczne. Zajmujecie jako stowarzyszenie? Jakie są wasze priorytety? Czego chcecie może dokonać? Jeździmy po różnych imprezach na terenie całej Polski, nawet za granicę wyjeżdżamy. Robimy różne pokazy, noce muzeów. Szerzymy po prostu wiedzę na temat wczesnego średniowiecza. I co się na to składa? Co można zobaczyć na takich waszych pokazach? Czym się zajmujecie? Reprezentujemy pokazy tkactwa, pokazy kaletnictwa. Sprzedajemy wyroby już przygotowane przez nas wcześniej. Prowadzimy też rzemiosło wojenne, pokazujemy jak prawdopodobnie kiedyś walczyli. Otwarzamy kulturę materialną. Co dla was oznacza ta nagroda? Cieszycie się z tego, że ktoś was zauważył? No bardzo się cieszę. W ogóle byliśmy bardzo zaskoczeni, że zostaliśmy wyróżnieni w taki sposób. No i myślę, że dzięki tej nagrodzie zmobilizujemy się jeszcze do bardziej wytrwałej pracy w tym, co robimy. W Gdańsku na Wydziale Jazzu w klasie wokalnej. Ale już dziś jego warsztatu powinni się bać wszyscy gitarzyści, zarówno klasyczni, jak i rockowi. W ostatnim roku stał się laureatem festiwali we Włocławku, Olsztynie, Krakowie i Elblągu.
Zdobywasz dzisiaj kolejne wyróżnienie, kolejną nagrodę. To miłe? Tak, bardzo, bardzo miłe i bardzo takie budujące i mobilizujące też. Jak tam z Twoimi planami? Opowiedz nam proszę, jak udaje się realizacja Twojej płyty i wszystkich innych Twoich planów? To już wiadomo. Płyta idzie dobrze. Właściwie można powiedzieć, że jestem na początku tej drogi z nagrywaniem i z przygotowywaniem, chociaż wreszcie w tym roku ruszyło to tak, na taką skalę, jaką sobie wymarzyłem, czyli to rzeczywiście idzie w stronę autentycznego nagrania i wydania jakiegoś materiału. W kwietniu zacząłem przygodę ze studiem w studiu Radia Gdańsk i teraz sukcesywnie staram się nagrywać swój materiał. Mam nadzieję, że do końca wakacji uda mi się to złożyć. A jaka to będzie muzyka? To będzie moja autorska muzyka do różnych polskich tekstów, przede wszystkim do wierszy. No i tak w zamyśle płyta będzie akustyczna, taka surowa, bardzo kameralna, tylko ja i gitara. Dziękuję. Prałat Marian Szczepiński. Do najważniejszych dzieł księdza prałata należy zaliczyć ustanowienie dwóch sanktuariów maryjnych w Kościerzynie. Z kościerskimi sanktuariami wiąże się jeszcze jedno szczególne wydarzenie. Światowy Dzień Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Tę jakże ważną uroczystość organizuje ksiądz prałat w Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin już od 2001 roku. Gorącym orędownikiem kościerskich spotkań młodzieży z całej diecezji był również świętej pamięci ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga. Ordynariusz pelpliński wielokrotnie podkreślał szczególny ich klimat przez fakt celebracji na terenie dwóch sanktuariów maryjnych. Działalność księdza prałata Mariana Szczepińskiego jest przykładem współpracy Kościoła z samorządem lokalnym oraz budowania pozytywnego wizerunku naszego miasta.